przekazanie do Sejmu kolejnego poszerzenia uprawnień Rzecznika Praw Dziecka. W grudniu ubiegłego roku zgłosiłem tę poprawkę, która daje już nie tylko Rzecznikowi prawo, bo od grudnia takie prawo zyskał, uczestniczenia w postępowaniu sądowym, ale także będzie miał prawo na przykład kasacji do Sądu Najwyższego i będzie miał szerokie uprawnienia. Mówię to informacyjnie, żebyście Państwo wiedzieli. Jest powszechna aprobata w Parlamencie, by tak się stało. Będzie budowany cały wydział. O 1/4 przy tym kryzysie zwiększyliśmy środki na utrzymanie Urzędu Rzecznika Praw Dziecka, by on stawał w obronie dzieci. Oddaję Pani głos. Chciałabym zwrócić uwagę na ogromnie istotny problem, który wiąże się z dramatami ojców tutaj zebranych i zastanowienie się, dlaczego tak ogromnie dużo jest fałszywych oskarżeń o stosowanie przemocy i molestowanie seksualne dzieci. Jakie jest podłoże tej patologii? Proszę Państwa, my badamy ten problem już od kilku lat i z niepokojem obserwujemy, że niestety państwo wspiera działania, które prowokują tę patologię. Chciałabym tutaj zwrócić uwagę na ogromną, od wielu lat prowadzoną kampanię Przemoc w Rodzinie. Otóż z naszych badań wynika jednoznacznie, iż w ramach tej kampanii są działania o charakterze ideologii, która uderza w samą rodzinę, ponieważ opiera się na fałszywych przesłankach, pseudonaukowych przesłankach, czy wręcz nieprawdziwych przesłankach. Chcę zwrócić uwagę na ten problem, ponieważ w ramach tego programu Przemoc w Rodzinie prowadzone są szkolenia również dla sędziów, dla biegłych. W efekcie co mamy? Ludzi z zainteresowaną pewną pseudowiedzą, którą aplikują później między innymi w formie pseudoopinii, z którymi potem my musimy walczyć. W tej chwili jest taka sytuacja, że do nas zwraca się bardzo dużo ojców przede wszystkim, przedstawiając tego rodzaju opinie, które opierają się wręcz na jakichś absurdalnych przesłankach. Nie wiem doprawdy, co zrobić, ponieważ władza biegłych jest tak duża, iż wystarczy, że jedna opinia, nawet sporządzona prywatnie, to nie tylko chodzi o samych biegłych, ale w wielu przypadkach początkiem dramatu ojca jest opinia sporządzona prywatnie na zlecenie matki skonfliktowanej z ojcem. I ona uruchamia cały mechanizm oskarżeń i często wsadzania później człowieka na wiele lat do więzienia. Chciałabym tutaj zwrócić uwagę właśnie na to, żeby przyjrzeć się całej tej kampanii Przemoc w Rodzinie i przeprowadzić rzeczywiście badania bardzo rzetelne pod kątem przydatności tej kampanii i akcji wspieranej przez państwo. I wówczas można będzie powiedzieć, dlaczego takie problemy pojawiają się obecnie u ojców i jest tak dużo oskarżeń o stosowanie przemocy, molestowanie seksualne. Dziękuję bardzo.